Szanowni Państwo, dzień dobry. Myślę, że możemy zacząć. Cieszymy się, że jesteście z nami, ale przede wszystkim cieszymy się, że jest z nami nasz mistrz świata, Piotr Żyła. Witamy bardzo serdecznie w Wiśle i cieszymy się, że dotarł też do nas, do urzędu, na takie bardzo skromne, kameralne spotkanie. No, sytuacja na nic więcej w tym momencie nie pozwala. Na pewno pomyślimy, żeby zrobić coś większego. Witam też serdecznie gospodarza, pana burmistrza Tomasza Bujoka. Witam pierwszego trenera Piotra Żyły, pana Jasia Szturca. Witam serdecznie prezesa klubu WSS Wisła, gdzie Piotr ciągle jest członkiem tego klubu, pana Zbyszka Wówra. I jest z nami przewodniczący Rady Miasta Wiśle, pan Janusz Pożorski. O zabranie głosu poproszę pana burmistrza. Szanowni Państwo, niezmiernie się cieszę, że udało nam się mimo tej trudnej sytuacji spotkać na tych kilka chwil i tutaj muszę podziękować Piotrowi, że wyraził zgodę na to, żeby generalnie móc w spokoju wypić kawę. No, to wydarzenie tak przybrało trochę mocno szeroko medialną oprawę, z czego też się niezmiernie cieszymy, bo rzeczywiście sukces Piotra jest niebywały. I tutaj muszę przede wszystkim z tego miejsca, i mam zaszczyt i wielką przyjemność Piotrowi pogratulować tego sukcesu indywidualnego mistrza świata z Oberstdorfu i oczywiście brązowego medalisty w drużynie. Piotrek, no to na pewno jest już spełnienie kariery zawodowej, chociaż jeszcze nie do końca, bo wiemy doskonale, że zawsze apetyt rośnie w miarę jedzenia i przed tobą jeszcze pewnie kolejne kilka wyzwań, które na pewno przed sobą stawiasz, znając Ciebie, zdaję sobie z tego sprawę w 100%. Ale mam wielką przyjemność i zaszczyt pogratulować Ci w imieniu mieszkańców, jako mieszkańcowi, chociaż w ostatnim czasie już kilka miejscowości zaczęło o Ciebie rywalizować, powiem szczerze, ale to bardzo dobrze, bo to świadczy o tym poziomie i o tym sukcesie, który wykonałeś, ale my jednak mimo tego, jako mieszkańcowi, ale przede wszystkim jako sąsiadowi, koledze, przyjacielowi, ale przede wszystkim właśnie zawodnikowi naszego Wiślańskiego Klubu, Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, od samego początku kariery właśnie chcieliśmy pogratulować, złożyć życzenia dalszych sukcesów, bo wiem, że ambicjonalnie nie pozostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś, bo znamy Cię wszyscy doskonale. Tego Ci bardzo serdecznie gratulujemy. No i życzymy oczywiście wszelkiej pomyślności. A tutaj przygotowaliśmy taki, myślę, że wymowny obraz Piotr dla Ciebie na pamiątkę tego naszego spotkania. Pozwól, że Ci go wręczę. Może tak go zostawię, bo będzie pewnie niewygodniej go trzymać w rękach. Ale do tego oczywiście, Panie Przewodniczący, wiemy, że bardzo lubisz i wspominałeś kilkakrotnie o parzantach różnego rodzaju i o ptakach. Już po zakończeniu sezonu pozwól, że skosztujesz naszego wiślańskiego piwa. Jest bardzo dobre i mam nadzieję, że będzie Ci również smakowało. Ale to oczywiście po skończeniu sezonu, Panie Przewodniczący. Pierwsze, ja też w imieniu wszystkich mieszkańców swoim całej Rady Miasta gratuluję. Liczymy jeszcze na dokończenie sezonu na tym wysokim poziomie. Wiem, że Gusterz, uważajcie, ale nasze piwo Wisła, naszego browaru wiślańskiego, myślę, że jest jeszcze lepsze i oczywiście do posmakowania po zakończeniu sezonu. Szanowni Państwo, może zanim Piotr, to ja poproszę jeszcze o zabranie głosu też pana trenera, który chciał też kilka zdań powiedzieć. Pan trener Jan Szturz, pierwszy trener Piotrka. Piotrek, jestem szalenie dumny z Twoich osiągnięć. Nie tylko teraz, ale i za cały kształt, bo te medale Mistrzostw Świata, złoty medal na skoczni normalnej, brązowy medal w drużynie i to czwarte miejsce, a więc to miejsce za podium, jest jak gdyby uhonorowaniem Twojej kariery. Ja myślę, że ta kariera nie szybko się skończy. Myślę, że nie powiedziałeś ostatniego słowa. Dziękuję Ci serdecznie
za kontynuację tych wspaniałych osiągnięć przez Wiśla, bo po Adamie Małyszu zostałeś drugim mistrzem świata. Za to Ci gratuluję. I poproszę Pana Prezesa Klubu WSS Wisła, Pana Zbigniewa Wubra. Proszę Państwa, ja powiem krótko. Jako klub, jako zarząd jesteśmy dumni z tego, że mamy takiego zawodnika, że jest zawodnik Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. Tak jak już trener powiedział, najpierw Małysz, teraz Piotrek. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, proszę Państwa. Przedtem mieliśmy około 40 takich dzieciaczków małych. Jest to ewenement na skalę światową, bo 5-latek u nas siada na belce i oddaje skok. Piotrek, a teraz narobiłeś nam kłopotu. Wiesz, ile mamy? Jasiu, potwierdzasz? Ponad 100 zawodników. Ponad 100 zawodników chce iść w ślady Piotrka. Piotrku, jeszcze raz serdecznie Ci dziękujemy za to. I drodzy Państwo, poproszę mistrza świata Piotra Żumę o kilka zdań swoich wrażeń, a później też o pytania od Państwa. To ja tak pamiętam, jak Adam właśnie zdobywał tytuły mistrza świata i tak się na niego patrzyło przerąbane, bo musi wygadać. No i właśnie teraz, ja też w sumie nie jestem jakoś specjalnie mówcą, ale chciałem podziękować właśnie tej miastu Wisła, trenerowi, który zaczynałem swoją przygodę. Prezesowi klubu, który też tak naprawdę dzięki temu klubowi to też jestem miałem okazję, mogłem skakać i w sumie dalej mogę uprawiać skoki, bo to tak naprawdę całe moje życie ja po prostu lubię bardzo i ja się mierzę po prostu. Bardziej niż tu takie mówienie. Ale Piotr, ja od razu myślę, że ty powinieneś wyciągnąć te metale i pokazać wszystkim. No to tak właśnie jak to w przypadku Piotra. Ja tak właśnie bardziej jak mnie ktoś coś pyta, to odpowiadam. Tak to też, tutaj z tego Oberstdorfu kolejne dwa do kolekcji. W sumie też się trochę nazbierało, bo w poprzednich latach w sumie patrząc na mistrzostwa świata to już... Piąty i szósty, a jeżeli chodzi o zwrotami, no to siódmy i ósmy, także fajne no takie gazdeczki. Dają satysfakcję. No na pewno. Fajne uczucie, tak jak mówiłem, to zawsze też jak Adam tutaj stawał właśnie w tym miejscu, my tam jako takie dzieciaki zawsze mówili, że to Adam trochę ma przerypany, no bo musi stać i coś mówić. Nie wiadomo co. Ja też tak w zasadzie na pewno fajne wyróżnienie, takie pozytywne bardzo emocje. Trochę można się zatrzymać, pomyśleć o tych właśnie medalach, no bo ja tak raczej jestem człowiekiem, który raczej się nie lubi zatrzymywać, ja lubię być w ruchu cały czas i cały czas dążyć do czegoś, cały czas do przodu. Także fajnie też właśnie można tutaj na chwilkę zobaczyć jeszcze raz te medale i już w zasadzie myśleć o tym, co dalej nie czeka tam następnych w zasadzie jeszcze tygodniach, no bo
Jeszcze mamy planice w tym roku do zakończenia. Szkoda, że ten rower się nie odbył, no z racji tej pandemii. Ale tak, no jeszcze ta planica, no i później już trzeba myśleć o tym, żeby po prostu na kolejny sezon się przygotować równie dobrze jak na ten, no bo ten można powiedzieć, że był taki, znaczy był jeden jeszcze, bo jeszcze trwa, ale był taki dosyć dobry, udany, jeżeli chodzi o sam Puchar Świata. Na Mistrzostwa Świata to chyba przeszłem sam siebie, bo tak szczerze to dalej tego nie ogarniam jeszcze. Chcę Cię zapytać, bo bardzo często powołuje się Radę Manosza. Spodziewałeś się kiedykolwiek w życiu, że osiągniesz to Twój pewnie idol? Pamiętam w Lahti 2017 rok. Wygraliśmy tam drużynowo Mistrza Świata. To było też, można powiedzieć, też spełnienie takich moich marzeń. A ja tak, nie wiem, jakoś tak się już później nie żyło tymi marzeniami. Raczej robiło się po prostu swoją pracę, wykonywało się to trenerzy tam mówią, to w zasadzie to trzeba zrobić i tak. No i tak w zasadzie no chciało się, bo zawsze jak się patrzyło na Adama, jak on skakał, jak on tak naprawdę miarzył wszystkich, bo on wtedy zapoczątkował coś, można powiedzieć, na takiej miarę takiej nowej techniki. No, wszyscy skakali do przodu, a on skakał wysoko nad wszystkimi i wygrywał, można powiedzieć, wszystko. No i można powiedzieć, że każdy tak chciał skakać jak Adam Małysz. Ja nie ukrywam też, no nawet z trenerem, trener też może pewnie potwierdzić, jak tam nieraz trener mi kazał coś, a ja nie, jak chcę jeździć tak jak Adam Małysz. No, on tak jeździ, on dobrze skacze, to tak trzeba chyba, no ale zawsze tutaj z trenerem dobrze coś dogadywaliśmy się i też, no i też można powiedzieć, że też no to takie Adam tak to trochę zapoczątkował, bo ja też zacząłem właśnie skakać jakby właśnie nie Adam i nie trener właśnie Jasiu, to pewnie bym nie wiedział, że jest taka dyscyplina jak sztuki narciarskie, a mi akurat taka dyscyplina sztuki narciarskie bardzo pasuje, bo ja to po prostu lubię to robić i mnie to naprawdę bardzo, bardzo cieszy. No proszę, jaka krew w końcu w Pana żyłach płynie? Ustrojska czy Wiszeńska? Żylica. Żylica, nie? Nie. Znaczy jestem bardzo, bardzo mocno z Wisłą związany. Wiśle się tutaj wychowałem. W zasadzie mieszkałem całe dzieciństwo. A później w Ustroniu też rodzice tam prowadzą pensjonat, no i tak i też później ja tak też się tam przeprowadziłem. Także no można powiedzieć, no te regiony są bardzo, bardzo fajne, bardzo podobne do siebie. Także jestem i można powiedzieć Wiślaninem i trochę Ustroniakiem, także jak to się mówi, powiat cieszyński. Stela. No. Posłuchałem, że pan nieźle po angielsku sobie radzi i po niemiecku, a po naszemu panoczku też jeszcze rządzą? Po naszemu czasem ja. A powiedz... To był tytuł Mistrza Świata, to pojawiło się w internecie takie zdjęcie z jakiejś gazety. Młody taki chłopak, Piotr, nie dać tam lat, który mówi, kim chciałby być? Chciałby zostać Mistrzem Świata. No i po tych 20 myślę latach, przynajmniej z okładem, został pan tym Mistrzem Świata. I pytanie, czy pan ma jeszcze jakiś cel i czy rzeczywiście przez te dwie tam minione, przynajmniej dekady, rozpoczynał pan każdy sezon z tą myślą, że chciałbym w tym sezonie zostać Mistrzem Świata? Nie myślałem nawet o tym. Nawet nie tak szczerze, to tak zapomniałem, że to Mistrzostwa Świata były. Bo tak można powiedzieć, dużo pracowałem nad swoją mentalnością. No to można powiedzieć, że skoki narciarskie to jest taki trochę stan umysłu, bo tam wiadomo, w każdym sporcie ważna jest psychika, ale w skokach myślę 90% to jest
psychika. Dużo, i dużo, dużo właśnie nad tym pracowałem i to z, jakby z, na tej imprezie, no to ja tam po prostu żyłem tak w swoim trochę świecie, nie, nawet tak mówię, no nawet dopiero później gdzieś tam, że to faktycznie były mistrzostwa świata, tylko po prostu jak siadałem na tą belkę, no to byłem tylko ja i skocznia, ale to nie były żadne zawody dla mnie, żadne mistrzostwa świata. Cieszyłem się, że mogę skakać i cieszyłem się, że mogę iść wszystko, no bo tam akurat można powiedzieć, zdarzały mi się treningowe dobre skoki i jakieś tam no myślę, że tak tylu dobrych skoków, co skoczyłem właśnie w Oberstdorfie, takich, że wykorzystałem wszystko, ile mogłem, no to w takim krótkim czasie to mi się nie zdarzało, także to myślę, że to tak dopiero później gdzieś tam do mnie doszło, że to faktycznie były te mistrzostwa świata i to faktycznie był taki czas, no że wtedy to trzeba było zrobić, no a ja tak mówię wcześniej no, pracowałem nad tym i wiadomo, no, wszystkie zawody, ta Puchar Świata po kolei też robiłem swoją pracę, no a wszystko się tak by zbiegło do tych mistrzostw świata i na tych mistrzostwach świata można powiedzieć, że skakałem tak Adam Małysz kiedyś, ponad wszystkimi, no. A jakiego sukcesu jest pan teraz głodny, jak pan już mistrzostwo świata zdobył? 6 medali z mistrzostw świata pan ma, nie licząc tych zdobyć. Znaczy jest jeszcze sporo do zrobienia na pewno gdzieś tam po drodze są igrzyska, na których nigdy jakoś mi się tam nie układało. Myślę, że to też było bardziej związane z psychiką, bo przed igrzyskami zazwyczaj byłem w dobrej dyspozycji, a później gdzieś tam na tych igrzyskach mi nie wychodziło. Także na pewno gdzieś tam po drodze, ale raczej też tak, raczej ja tak bardziej w krótkim odcinku bardziej tak by liczy się do mnie teraźniejszość i teraz jeszcze mamy planicę po drodze, także jeszcze w tym sezonie można fajnie polatać, bo tam na planicy naprawdę są fajne zawody. Także te na razie bardziej się na tą planicę nastawiam, że tam będę mógł tak naprawdę się bardzo, bardzo pocieszyć, no bo tam dużo frajdy, to jeszcze są loty narciarskie, także dużo frajdy tam, dużo przyjemności z tego skakania tam zazwyczaj się ma. Jeszcze takie właśnie słoneczko tam świeci, także tak już trochę wiosennie jest, także na razie bardziej na tym skupiam. No a po sezonie, no to po sezonie, no jak w zasadzie jak w sezonie, no bo w sezonie też pewnie już się zaczną przygotowania do kolejnego sezonu i ta praca, którą tak naprawdę my jako zawodnicy no lubimy wykonywać, no bo jakbyśmy nie lubieli, no to pewnie już jeden z nas by jej nie wykonywał, tylko po prostu poszedł robić coś innego, a ja na przykład no lubię sobie ze sztangą na siłowni trochę poćwiczyć. Trzeba pomieszkać też do domu, panie doktorze. A trzeba też czasem no, pomieszkać, a to po sezonie pewnie trochę będziemy mieli 2 miesiące bez wyjazdów, to się coś pomieszka. A chciałem też pana zapytać, powszechnie wiadomo, że jest pan dosyć skromnym facetem, natomiast no, pochodzi pan z Wisły, jest pan drugim mistrzem świata z Wisły. Kilka miesięcy temu tutaj obecny burmistrz podpisywał list intencyjny, żeby stworzyć muzeum Adama Małysza. Teraz pytanie do pana. Czy w tym, że muzeum należałoby je zmienić na przykład na Muzeum Narciarstwa Wiślańskiego, stworzyć czy dział Piotra Żyły, czy może burmistrz już teraz musi myśleć o tym, żeby budować muzeum? Znaczy burmistrz już wcześniej ze mną rozmawiał na ten temat, także już wcześniej mówił właśnie, że chciałby też tam
moje medale, moje trofea, także no... I pan mi obiecał. Ja już wtedy powiedziałem, że nie ma problemu. Teraz akurat te trofea są tam u rodziców przy pensjonacie, ale no tak już wtedy właśnie mówiłem, że jak najbardziej. Tylko no z racji tej pandemii, no to wszystko się tak trochę przeciągło chyba w czasie. I no myślę, że będzie na to czas, że te medale gdzieś tam też znajdą swoje miejsce koło Adamowych i koło reszty moich, także myślę, że jak to muzeum ruszy, no to jak najbardziej. A Piotrze, powiedz jeszcze jedną rzecz. Przed tym drugim skokiem na skoczni normalnej było widać taki charakterystyczny twój uśmiech na belce. Czy to chodziło tylko o, znaczy, tylko i aż o twoją pewność siebie, czy może coś się zdarzyło tam na górze takiego zabawnego, coś się tak rozśmieszyło? Znaczy, trudno mi tak by sobie to, tak by skąd się to wzięło. No. Wzięło się to na pewno z tego, że byłem tak by no gotowy do tego i tak można powiedzieć, że cieszyłem się z tego, że po prostu że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Wiadomo, miałem jeszcze jeden skok, no bo musiałem jeszcze jeden skok skoczyć, ale to już raczej nie było do mnie nic męczącego, tylko po prostu ja po prostu nie wiem, no byłem na tyle pewny siebie, na tyle wiedziałem, że po prostu, że mi się gdzieś tam chciało śmiać po prostu nawet, że gdzieś tam ja tak już tam już przed samym skokiem, no cieszyłem się po prostu, że tak jakby, że mogę sobie skoczyć, mogę tą próbę oddać, a też można powiedzieć, że wiedziałem, że po prostu, no, że raczej nie zepsuję. A mówię tak dużo właśnie, że przygotowywałeś się psychicznie, psychologicznie do tych zawodów. To jak byś porównał te Mistrzostwa Świata, które były też rozgrywane przy pustych trybunach, do na przykład Mistrzostw Świata w Lahti, gdzie skakaliście no, przy dosyć sporej publice? Znaczy do mnie ogólnie to nie byłoby dużego znaczenia, czy to byli kibice, czy nie. No, ja tak mówiłem, ja tak trochę sobie zmieniłem mentalność na to, że po prostu że jak jestem w dobrej formie, to dobre skoki oddaję, to tak naprawdę ja nie wiem, co się dookoła mnie dzieje. Ja praktycznie jestem w tym miejscu i nie ma praktycznie nic dookoła. Ja do mnie by, no tak, mam takie klapki trochę na oczach i patrzę tylko w swoją stronę. Także no też no zdarzało mi się już wcześniej takie właśnie stany fajne, emocjonalne i mentalne osiągnąć. Na przykład w Planicy w 2018 roku, to był 18, nie 19 roku, co też rekord sobie życiowy skoczyłem, no to w Planicy z kolei też jest no, masa ludzi i tam no słychać, zazwyczaj to słychać, jak ci ludzie tam dopingują i nam kibicują. To jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne, ale no wtedy jak skakałem, no to To praktycznie tylko byłem ja i skocznia, nikogo dookoła nie było. No i tutaj to tak samo. No i przypuszczam, że w Lahti też akurat miałem właśnie taki ten, że po prostu nic innego za bardzo się wtedy nie liczyło, tylko po prostu siadałem na tą belkę i tak by elementy zewnętrzne w ogóle do mnie nie docierały, a jeżeli chodzi o skoki, no to bardzo łatwo się jest tak by poddać tym elementom zewnętrznym, no bo w skokach jest dużo takich różnych czynników, jak na przykład wiatr. No jak człowiek myśli o tym, a może tu będę miał wiatr, może nie będę miał, no to wtedy już jest pozamiatany, nie? To nie ma nawet co i skakać. także ja bardziej właśnie skupiam się na tym, co mam w tym czasie zrobić. No i zazwyczaj wtedy mam taki fajny ten, że po prostu siadam na tą belkę i jestem ja, skocznia i tak nic do mnie innego nie dociera. Dopiero gdzieś tam później po skoku, jak gdzieś tam trochę te emocje opadną mi i ten, to wtedy jest taki czas na takie fajne podsumowanie, albo było fajnie, albo nie, no bo to też są dwie, zawsze są dwa wyjścia, nie? Panie
Piotrze, a ta zmiana, o której pan mówił, psychiczna, mentalna, to ona jest tylko taka, że pan się nauczył wyłączać psychicznie, czy to jest też tak, że no, w ostatnim czasie, nie wiem, może w kilku latach też pan pewnie, nie wiem, może do życia podchodzi do siebie, patrzy i mówi, mogę, zrobię, wygram, jestem najlepszy. Znaczy, pracowałem z osiołkiem w Austrii i myślę, to takie trochę właśnie dużo mi to dało, bo to tak, znaczy na zasadzie tego, bo ja pracowałem 2 lata, tam właśnie taki nasz doktor od przygotowania fizycznego, no i on też właśnie ma taki trochę sposób, taki trochę inny pracę ze zwierzętami, on tam akurat ma takie osiołki. No i pracowałem tam w zasadzie przez 2 lata i w zasadzie te 2 lata mi na pewno dużo dały, ale tak by po tych 2 latach jeszcze tak by doszłem do tego, że po prostu cały czas jak gdzieś tam coś gdzieś tam było nie tak czy coś, no to zaraz mi się taki ten osiołek wspominał i później już i pracowałem po prostu w tym kierunku, bo to jest naprawdę taki dobry kierunek. No jak widać dobry dla mnie i się bardzo, bardzo sprawdza. Ciężko to też opowiadać, no ważne było spróbować, no bo to tak wiem, że w Polsce też są właśnie z pieskami takie właśnie terapie, a ja akurat tam w Austrii z osiołkami pracowałem, a osiołek jest też, no jakby się nie patrzy, no to też tak trochę uparty, no ale to tak trochę to też tam zrozumiałem na innej zasadzie, bo tak mnie akurat słuchał, jak właśnie jak na nim dobrze pracowałem, także trochę tak ze mną bywało dawniej, że po prostu gdzieś tam nawet chciałem słuchać, ale mój organizm nie do końca chciał, a teraz po prostu to tak wszystko fajnie mi się poukładało, fajnie to wszystko udało mi się połączyć, że po prostu no właśnie ta praca właśnie z tymi osiołkami i później właśnie już samemu bardziej to gdzieś tam jak za każdym razem jak coś było nie tak jak trzeba, no to mi się tam taki osiołek przypominał i później znowu tak by się wracało na dobre tory. Panie Piotrze, muszę więc o to zapytać, jaka jest najcenniejsza rada osła? Najcenniejsza rada osła? No myślę, że grunt to robić swoje i nie poddawać się. No to tak, osiołek się tam raczej też nie poddaje. Być uparty. A jak osioł? No można tak powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie takiego trochę osiołka i po prostu trzeba tą upartość i tą pracę trzeba dobrze wykorzystać. To znaczy, jak się dwóch upartych tak zejdzie, to do przodu. No to się wtedy nie dogadają. Wtedy jeden musi tak być. No, trzeba wypracować też jakiś kompromis, nie? Szanowni Państwo, może zróbmy tak, żeby Piotra dłużej nie męczyć, jeszcze teraz damy chwileczkę tutaj, żeby też zrobić takie pamiątkowe zdjęcie właśnie z tym obrazem. Piotra Ryjka, mikrofon odsuniemy na chwilę.